Siemaneczko, z tej strony Zwir i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A to jest bodajże już 10. odcinek z serii FS17 Sosnówka. I tak jak obiecałem, dzisiaj zajmiemy się prasowaniem właśnie przy pomocy naszego najmniejszego ciągnika, czyli właśnie Herlimana oraz prasy marki New Holland. Także co tutaj dużo mówić. Od razu sobie zasiądziemy. On sobie z tą prasą na spokojnie powinien dawać radę. I ustawię sobie ten pomad może na jakieś, dajmy na razie 6 km. Zobaczmy, jak ta prędkość tam będzie. Dajmy może na 8. Ogólnie to jest właśnie pierwszy odcinek, w którym w ogóle używam tego ciągnika. Bo tak to on tam sobie stał pod wiatką, taki nieużywany. No a dzisiaj jest okazja sprawdzić, jak to mniej więcej on tutaj się sprawuje. Ja to zarazem też najstarszy ciągnik na tym gospodarstwie. No już kontrolki się zapaliły, także 75% prasy zostało zapełnione. Dobra, rozładujemy sobie. Dajmy ten pojazd na takie 10 km. Dzisiaj głównie będziemy jeździć praktycznie tylko i wyłącznie z kabiny. No jednak znacznie wygodniej się prasuje właśnie poprzez widok z kabiny niż tak z zewnątrz. Gdzie podniesiemy sobie podbierak. Pojedzie może na ten tutaj wałek. Dobra, z tym opuszczamy. I możemy dalej belować. I zaraz będzie druga bela. Mamy 80%. Oraz powoli dzwoniamy. Także jedziemy dalej. I jedziemy sobie tutaj. Także śmigamy sobie dalej. Dobra, podniesie sobie podbierak. I myślę, że wjedziemy na ten wałek tutaj obok.
I zostało jeszcze kilka przejazdów. Jak widzicie, na spokojnie daję sobie tutaj radę. Raczej nikt tutaj nie odwala. I nawet sianko ładne, szczerze powiem. I jeszcze kawałeczek. Dobra. Rozładujemy teraz. I myślę, że na pewnym przejeździe sobie wskoczę, zrobię jakąś miniaturkę. I właśnie, może się też tak troszeczkę wypowiem, trzeba powoli zacząć zbierać fundusze na budowę, bo ona się tutaj wielkimi krokami zbiera i chciałbym je mieć już tutaj po zbieraniu bele jakieś coś tam fundusze zacząć powoli zbierać, bo 20 tysięcy na samą wiatę pójdzie. Także i tam myślę, że jakieś wieże ciśnień chyba będzie też postawiona najprawdopodobniej. Wyskoczę sobie. A czekajcie, może ja to zamknę. No coś, nie ma. Troszeczkę pod kątem. I mamy takie, jakieś takie zdjęcie. Ale myślę, że tam jakoś to będzie. I jedziemy dalej. Do jakieś potencjometry. Trzeba to skończyć. Aha, że sama wiata 20 tysięcy będzie mnie kosztować. I tak walec jest, także tam się teren jakoś w miarę to wyrówna. I będzie można coś już kombinować właśnie z budową. Się kurzy. Dobra, na ten wałek jedziemy. Trzy tysiące. Dobra. O, belka się gdzieś toczy na dół. No zobaczę, czy się zatrzyma. Zatrzymała się. Tak, także nawet takie rzeczy się dzieją.
Ja tam pobiera. Ja tam pobiera. Opuszczony czy nie w końcu? Opuszczony, dobra. Także myślę, że jeszcze w tym sezonie się nie będziemy bawili z siano kiszonką. Myślę, że to jeszcze przyjdzie na to jakiś czas tam. A na razie takie najprostsze siano kosy. I tak myślę, że to będzie taki jeden z fajniejszych tych odcinków. Bo jednak tamte odcinki takie nudne były, prawda? A teraz to jednak w końcu coś innego, bo tak to albo Deutschem siedział, albo tą Waltrą. No tak to. Zawsze coś, jakaś odmiana. I przy zbieraniu bel prawdopodobnie też będziemy posługiwali się tym ciągnikiem. Sporo belek na razie jest, jak tak patrzę. Także 2-3 przyczepy będą. 8 bel na przyczepę wchodzi, także. Także nie jest tak źle. Powiedziałbym wręcz, że jest bardzo dobrze, jak na taką małą łąkę. Jest bardzo dobrze. Czekajcie, zwiększę sobie tempo, może do 15 na godzinę, żeby trochę szybciej się uwinąć. Kurde. Zapędziłem się co nieco. Myślę, że tam ponad 10 minut odcinka już jest. Bo nie sądzę, żebym tak krótko to nagrywał. Kurde, połowę pola chyba dopiero zrobiłem. Taka mniej więcej akcja. Dobra, będę może na kierownicy jeździł. Tak to jest w miarę szybko będzie. Zobaczmy, do jakiej prędkości można go rozpędzić. O kurde, chyba do 20. Tak, trochę nierealnie, ale. Zresztą to w sumie cała ta seria jest taka mało realna, ale. Ale co tam. Dobra.
udało się mi podpiąć tę prasę. Potem jednak hydraulika i wszystko, to trzeba było tak ze sobą zgrać, że... I obroty wałka, żeby były takie też w miarę sensowne. Tutaj mam obroty 540 i 1000. Także też się w miarę to udało ogarnąć. Opuściłem. Trzy minuty odcinka minęły. Trzy minuty odcinka mówię od mojego ostatniego spojrzenia na zegar. I już ładną prędkość, to się udaje rozwijać. I zaraz będzie kolejna bela. Dobra, można już powoli zwalniać, troszeczkę gazu jeszcze. Dobra. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery przejazdy. Dobra, w miarę szybko się, myślę, że z nim się uwinę. I będziemy kończyć sobie ten odcinek. Kurde, nie wjadę na ten wałek. Wrąbię się na ten. Dobra, myślę, że będziemy kończyli sobie ten odcinek. Także co, to było na tyle w tym odcineczku. Pamiętaj postawić łapkę w górę, pozytywny komentarz oraz subskrypcję dla mojego kanału. Zawsze tam jakaś dla mnie będzie to motywacja. No i oczywiście zachęcam Cię do dalszego oglądania tej serii. No i widzimy się w kolejnym odcinku na zbieraniu bel. Także co, to było na tyle. Żegnam się z Wami. Cześć.